Witajcie! Dzisiaj wyjątkowo nie witam się z Wami z Białej Piskiej, tylko z Biallas City, które powstało w naszym mieście specjalnie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Za mną widzicie wrota, które przeniosą nas wprost do krainy dzikiego zachodu. Można pojeździć konno, spróbować swoich sił na rodeo, wziąć udział w pojedynku kowbojów, zagrać w karty w kasynie, zatańczyć w salonie, a także odwiedzić namiot Indian, gdzie prawdziwy szaman nauczy Was, jak wywoływać deszcz. Za mną widzicie długą kolejkę. Każdy chce spróbować swoich sił w jeździectwie. A ja zapraszam Was na krótką relację z naszego dzisiejszego wydarzenia. Dzień dobry. Jak bawi się Pan na dzisiejszym Dniu Dziecka? Fajnie. Jak podoba się na Dzikim Zachodzie? Fajnie. Bardzo. Bardzo dziękujemy. Dobry, dzisiaj GOG TV nadaje dla Was prosto z Biallas City na Dzikim Zachodzie.
ze mną jest dzisiaj szefowa naszego miasteczka, burmistrz Vanessa Juli. Pierwsze pytanie. Pani burmistrz, którą z obietnic wyborczych spełni pani jako pierwszą na Dzikim Zachodzie? Na pewno, żeby strażacy mieli lepsze treningi, żeby bardziej dłużej i więcej pieniędzy dla pracowników w urzędzie. Tylko w urzędzie? Jeszcze tak przemyślę. Bardzo byśmy byli wdzięczni. A jak dzisiaj świętujemy z Dzień Dziecka? Jak bawią się dzieci? Widzę, że bardzo dobrze i na końcu pani zobaczy, kto świetnie, to dostanie taką podrzutówkę, jak ktoś tak trochę, to nie będzie miał, ale to nic. A czy pani burmistrz będzie surowo oceniała szeryfów i będzie bardzo rygorystycznie podchodziła do tego, komu dać pocztówkę, czy raczej z przymrużeniem oka i większość naszych kowboi dostanie te kartki? Będę bardzo miła. Super, bardzo nas to cieszy. A jakie jest pani życzenie dla siebie i dla wszystkich dzieci z okazji dzisiejszego święta? Żeby miały dużo zdrowia i śmiechów. Super, bardzo się cieszymy. Życzymy wszystkim miłej zabawy, a pani burmistrz spokojnych rządów na Dzikim Zachodzie. Biala City, pozdrawiamy. Cześć, jak oceniacie ład i porządek na Dzikim Zachodzie? Bardzo dobrze, myślę, że tutaj jest w sumie wyśmienicie. Wszędzie już chyba byłem tutaj na tym Dzikim Zachodzie. A który z naszych pokoi, które z wyzwań okazało się tym najtrudniejszym? Że fajne było ta kolejka tu. Super. Czyli jednak przeprawa przez kanion wygrywa w naszym sondażu. A jak ty się bawisz dzisiaj w Biella City? Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Jest tu dużo ciekawych miejsc. Dużo można zobaczyć, też są fajne rzeczy do kupienia. Super, bardzo dziękujemy. Miłej zabawy. Oceniasz rządy szeryfa, który dowodzi dzisiaj Dzikim Zachodem? Bardzo dobrze. A jak podoba ci się w indiańskiej dzielnicy? No też super. Super, dzięki. O złotą gwiazdę szeryfa uważamy za zakończony.
Jeszcze raz wszystkim dzieciom życzymy mnóstwo uśmiechu i wszystkiego co najlepsze z okazji ich święta. Do zobaczenia!